Godom wam. Cześć wam. Cześć wam, kochani. Dzisiaj nagrywamy w nietypowej sytuacji, bo chyba jeszcze nigdy nie nagrywaliśmy w samochodzie. Przynajmniej ja chyba nigdy nie nagrywałam w samochodzie. Nie było żadnych car vlogów czy czegoś takiego. No, ale mamy, a czy w sumie już mam od paru dni do testów samochód, który teraz jedziemy. To jest Kia EV6. Wersja jaka? GT Line, bo ja takich aż rzeczy nie pamiętam. I stwierdziłam, że skoro je już testujemy od ładnych paru dni i trochę kilometrów nim zrobiliśmy, to zrobimy taką jakby, nie wiem, mini recenzję, może nasze wrażenia z użytkowania, jakieś rzeczy, które warto wiedzieć i tak dalej. Ogólnie jest to samochód elektryczny. Także to jest pierwszy wyróżnik. Full elektryczny. Także to jest pierwszy jakby wyróżnik. Jest to samochód czerwony dla COVID. Ale to jest tylko, wiecie, mój punkt. To jest mój level znajomości samochodów. Żart oczywiście. Jest to samochód elektryczny i jest to samochód z tych odrobinę większych. To nie jest taki mikros, malutki samochód, tylko to jest 5-drzwiowe, dosyć spore auto z rzeczywiście z pojemnym bagażnikiem. Mamy i zdjęcia, i nagrania. Wózek wchodzi, wchodzi walizka, wchodzi wszystko jakby na luzie. Moje ciuchy wchodzą. Byliśmy tym samochodem, tak, my mieszkamy w Gliwicach. Samochód odbieraliśmy z Bielska-Białej z salonu Skoda Korczyk, pozdrawiamy. Także odbieraliśmy go najpierw w Bielska-Białej, potem pojechaliśmy przez Gliwice do rodziców Damiana do Wielowsi. To jest miejscowość za Gliwicami, więc to już było ile kilometrów? Wow, za 110, 120. Jakoś tak, 120. Wróciliśmy z tej Wielowsi do Gliwic i następnego dnia pojechaliśmy do Łodzi na pokaz mojej ukochanej Marty Kruszyńskiej. Miałam swój pokaz mody, do którego zostałam, na który zostałam zaproszony, ażeby w nim iść jako modelka. Rzutem na taśmę w pokazie pojawiła się też Rozalka, bo po prostu jest długa historia. No, ale dążę do tego, iż właśnie byliśmy w tym samochodzie, z tym samochodem w Łodzi, które po tej Łodzi pojeździliśmy, wróciliśmy na Śląsk wczoraj. No i także trochę tych, a do Łodzi jest od nas 200 kilometrów, tak? No tam 210. 200 coś kilometrów. Także trochę pojeździliśmy, już ładowaliśmy go, no bo wiadomo, to są dosyć spore kilometry, także myślę, że mamy jakby odczucie. Damian głównie kierował, gdyż on jest mistrzem ceremonii. Plus mamy dzidziusia, który siedzi z tyłu w foteliku, więc zazwyczaj matka musi zabawiać. Taka moja rola. Plus jeszcze Damian jest do tego wszystkiego kierowcą zawodowym, więc jego świadomość samochodów, informacje na ten temat, no i interesuje się takimi tematami, jest po prostu, jest dużo większa niż moja, gdzie ja tak mówię, dla mnie samochód jest czerwony, duży, wygodny, cichy. Jak wchodzi się do samochodu, to delikatnie pachnie taką skórą nubukową, taki przyjemny zapach, to nie jest agresywny zapach, ale zapach drogiej torebki jest to takie, wiecie. Także dla mnie to są te detale, natomiast Damian może powiedzieć coś takiego bardziej sensownego pod względem jakby technicznym. Także tak, zrobiliśmy to. Samochód jest duży, ma bardzo duży bagażnik. Bagażnik to jest tych, które zamyka się pik guziczkiem od góry, co jest bardzo komfortowe oczywiście. Co jeszcze z takich rzeczy fajnych? Na przykład wczoraj wracaliśmy z Łodzi w nocy, bo była 22, 23. Totalna ulewa, całkowita ulewa taka, że wycieraczki pył. I na przykład, znaczy nie tylko w takich sytuacjach, ale też w takich sytuacjach, zwłaszcza podczas jazdy nocnej, super jakby gadżetem takim rzeczą, która jest fajna przy prowadzeniu, są te reflektory światła adaptacyjne, tak? Tak. To są te inteligentne adaptacyjne, bo wczoraj czytałam i tam są jakieś różne rodzaje. No i Damian może powie, o co chodzi, bo tak jak mówię, są jasne. Są jasne. No, jak idzie pojazd na przeciwkę na przykład, to wybierają sobie te miejsce, gdzie on jest, i w tym, także kierowcy nie oślepiają, reszta świeci długimi światłami, a akurat w tym punkcie, co on jedzie, co patrzy na nas, to te światła przestają być, nie siedzą. O, czyli jakby wybiórczo zaczynają świecić, tak. Nie? Jakby... Po prostu widzą jakby, gdzie jest ten kierowca, gdzie jest to auto. Czekaj, to oczywiście polskie nie są. No i świecą tylko tam, gdzie jakby tego, gdzie nie oślepia kierowcy. Nie oślepia. I też dostosowują się jakoś na zakrętach? Tak. Coś takiego, nie? Też idzie.
Czyli że co, że one się opkręcają, czy one są same wyczuwają? Tak jak skręcasz kierownicę, podążają. A jeszcze a propos skrętów, tu jest fajne, bo są też kamerki pod lusterkami chyba, nie? Czy na lusterkach gdzieś tutaj. I przy wrzuceniu kierunkowskazu prawego na blacie tutaj wyświetla się podgląd z kamerki na przykład prawej, więc mamy też podgląd dodatkowo po lusterek, mamy na blacie po prostu widok z tej na przykład prawej, bądź też z lewej kamerki. No oczywiście przy parkowaniu, przy cofaniu mamy też podgląd, rzecz jasna. Jest kamera, mówię, 360 stopni, tak. Nie? Więc jest taki fajny rzut od góry. Także bardzo fajne, takie ułatwiające rzeczy, ale Damian mówił, że z tych wszystkich rzeczy to światła to rzeczywiście jest taka to jest super robota. Komfortowa sprawa, nie? Zwłaszcza przy długiej na pewno jeździe, przy jeździe nocnej, no sami wiecie, jak się człowiek męczy. Plus jak to jest wkurzające, jeszcze jak ktoś was długimi oślepi z naprzeciwka. To my go też. No, także my go też właśnie, także to, co jeszcze? Aha, oczywiście te trzymanie się tych pasów, nie? Jak to się profesjonalnie nazywa? Asystent pasa ruchu? Asystent pasa ruchu, czyli tak właściwie, kiedy to jest, bo to się włącza, nie? To nie jest automatu, to się tam włącza. Tak, to się można włączyć, to jest fajny bajer. Że jak jedziemy po prostu i mamy te pasy, to auto nas trzyma się pasa jakby, nie? Jeżeli zjeżdża, jeżeli jest takie delikatne zjeżdżanie, to on blokuje kierownicę, to on wibruje. On jakby z powrotem wraca, nie na ten pas. Wibruje kierownica, nie? Informuje tam sygnałem, jednym, drugim, trzecim. I to jest super właśnie, jakby się, nie wiem, przesypiało czy coś takiego, rzeczywiście oprócz tego, że cię odbija, chociaż to nie ma pasów narysowanych, a i tak to działa, to jest super, bo się zastanawialiśmy wiecie, no bo jak jest autostrada, są pasy narysowane, to jakby sytuacja jest jasna, ale tu jedziemy takimi mniejszymi drogami, no i nie zawsze są te pasy narysowane, a rzeczywiście zadziałało na przykład, nie? Czyli jak po prostu nam ucieknie kierownica, nie wiem, na przykład nam się zdrzemnie albo po prostu ucieknie, to on odbija od tego, czyli sprowadza nas na ten pas, plus jeszcze wibruje, więc fajnie, że nas, wiecie, budzi gdzieś tam do życia, także to jest taki fajny bajer. I mówisz też o jakimś takim, jest ten tempomat, tak? Taki aktywny, no. To jest o tyle fajne, że po prostu włączę sobie jakąś prędkość stówka, na przykład na autostradzie. I on idzie stówką, jak dojeżdża do samochodu, hamuje. Samochód na przykład tam ucieka i on dalej jedzie stówką, wyhamuje do zera. Na przykład na takie drodze, wyhamuje do zera. I jak ten samochód przede mnie ruszy, no to on jedzie dalej. Dojeżdża do stówki i trzyma się stówki cały czas. Więc właściwie możemy sobie, jak włączymy i to, i ten asystenta tych pasów, to mamy właściwie prawie, że autopilota, nie? No, tylko, że co chwilę wyskakuje, żeby tam trzymać ręce na kierownicy. Tak. No i jakby dobrze, nie? Bo chyba nawet w tych takich Teslach, które są, mają takiego totalnego autopilota, też według prawa musisz trzymać ręce na kierownicy, nie? Bo tam już jest taki autopilot. Tylko widziałam, że właśnie jak Jeffree Star, amerykański youtuber, jeśli ktoś nie wie, on właśnie tymi wszystkimi różowymi Teslami się buje i tak dalej. I nieraz skręcił właśnie, że jadł sobie frytki, coś tam i auto samo jechało, nie? No, ale nie wiem, w sumie to też jest nielegalne w Stanach. To tu jest tak samo, nie ma frytek. No. Nie ma frytek. W sensie? W sensie to wbijesz do tego. Do gniazda, tak? Ładowania? Tak. A gdzie się... tu się w ogóle, bo nie wiem, bo tam ładował. To do gniazdka. Wygląda jak parownica do ubrań. Tak. A tu, proszę pani. Tak. Jak ty się to robiłeś? No do środka. Co? No i tu możesz sobie podłączyć gniazdko, jest normalne. Żartujesz? Tak. Możesz to sobie ładować na przykład suszarka do włosów. Nie, na przykład aparat. Albo na przykład aparat. Który jest u mnie permanentnie wyładowany. No to jest fajna sprawa. Albo parownica do ubrań. Albo parownica. Super. Zostawimy to tak. Także tu jest ładowareczka, to jest mój kapelusz oczywiście, w tym ładowarze cowboy, nieważne. I to są te zestawy do ładowania, nie? Bo ty mówisz, bo byliśmy na różnych w sumie stacjach elektrycznych, żeby obadać po prostu temat. Ale to jest taka do stacji elektrycznej, czy to jest taka domowa? Co to jest? To jest domowa. Czyli można sobie w domu podłączyć, tylko wiadomo, że to będzie trwało dłużej, jest takiego gniazdka w ogóle ze ściany, nie? Lata. Lata świetlne, no może nie lata, ale godziny. A to jest drugie, to jest takie do stacji? Takiej... Nie, to jest zestaw naprawczy. Aha, dobra. Czyli tam to jest też do stacji, tak? Tym się... Aha, dobra, to ja nie ogarniam. Nie ogarniam samochodów jednak. Aha. Tu oczywiście nasz cały majdan.
plastiki nie czyszczą. A, plastiki nie czyszczą, to jest ważne. Tutaj jest przełącznik na różne opcje odzyskiwania energii, bo w tym samochodzie jest tak, że jak jedziemy, to od razu z automatu można odzyskiwać energię i przy trybie eko mówiłeś, nie? Że jak hamujemy, to automatycznie ta energia się odzyskuje, więc on się doładowywuje przy hamowaniu sam z siebie. Ale tak mówię, to się przełącza po prostu te tryby na wybrane, które nas najbardziej interesuje w tym momencie. Eko, na którym się czasem jeżdżymy, to jest normal, nie wiem po co. To chodzi o oszczędność baterii, tak. Czy ogólnie o pracę silnika? No na pewno jak eko, no to oszczędność baterii, nie? Okay. Normal to normal, w samej nazwie normalna i Diablo Sport, pięknie. I wszystko lśni na czerwono. I ponoć dopiero teraz ma prawdziwego kopa ten samochód. Natomiast tak tutaj jest. Nie mamy za bardzo warunków, żeby to zaraz się znajdą warunki. Co jeszcze z takich bajeków? Albo z takich rzeczy ciekawych? A, siedzenia. Oczywiście podgrzewane siedzenia, tylne również. I wentylowane. Ja jakoś nie wiem, ja nie jestem osobą, która lubi jakoś strasznie dużo zimna, jeżeli chodzi o swoje pośladki, zwłaszcza siedzące na tych. Ale Damian bardzo docenił wentylowanie foteli, ja go nie włączałam. Dla mnie to było za zimno. Natomiast wczoraj, jak już spadła temperatura do 15 stopni, czy to było dzisiaj, mi się już dni nakładają, wiesz co, wczoraj, to sobie już włączyłam z tyłu podgrzewanie siedzeń, także było miło. Mniej więcej wygląda wnętrze, rzecz jasna. Tak jak mówię, to jest bardzo przyjemnie pachnąca skóra. To dla mnie oczywiście fetyszystki zapachów. O, tu jest przycisk, gdzie włączamy samochód. Tu są tryby, tryb parkingowy. No jeżeli chodzi o ładowanie, tak jak Wam mówiłam, no trochę tych kilometrów naprawdę zrobiliśmy. Tutaj jest mowa o do 528 km w zasięgu jakby max. Natomiast wiadomo, że te zasięgi to jest tak podawane, nie wiem, jak wydajność drukarki, że to jest w warunkach laboratoryjnych, gdzie nie macie ani krzty kurzu i wtedy te drukarki po prostu za to jadą na maksa. Natomiast kiedy mamy taki samochód, mamy włączoną klimę, nie wiem, my jeszcze cały czas ładujemy telefony, bo ja cały czas pracuję na telefonie albo laptopie, wiecie, tu leci muzyka, tu jakieś właśnie dynksy, no z wszystkiego korzystamy, wiecie, cały czas po to, żeby z niego korzystać. Ten zasięg oczywiście to nie będzie 528 km, natomiast było grubo ponad 400 km. 420 z groszem. Tak, ale przy takim maksymalnym po prostu wszystkim połączanym, co się da i tak dalej, nie? Przy po prostu delektowaniu się jazdą i testowaniem samochodu, a nie takiej wyżyłowanej jeździ na maks, żeby oszczędzić baterię. No jeżeli chodzi o stację ładowania, o w ogóle ładowanie, to oczywiście tak jak mówiliśmy, można ładować sobie w domu. Jest tutaj specjalny zestaw też do ładowania, gdzie można do normalnego gniazdka naprawdę podłączyć, tylko że oczywiście z normalnego domowego takiego gniazdka to będzie dosyć długo trwało, żeby podładować taki, mówię tutaj kilkanaście godzin, nie? Mówiłeś o tych stacjach Kia, że jest jakieś mega błyskawiczne wtedy ładowanie. 350 kWh chyba. No i ładowarka, wtedy, no. I wtedy ładowanie do pełna z 10% ile trwa? Z 10 do 80% 18 minut. No to jest to, nie? I to jest super sprawa. Rzeczywiście, że gdybym się zdecydowała na taki samochód, to taka ładowarka to jest 18 minut to jest fajne, nie? Bo tak jak mówię, w inaczej w warunkach domowych mówimy o kilkunastu godzinach, żeby naładować ten samochód tak do pełna, jakby od zera. To jeszcze chodzi o nas, to jest tak akurat stanąć z rozalką, pochodzić chwilę, zmienić poduszkę i jechać. No to dokładnie tak. Natomiast no już tych miejsc do ładowań tych samochodów jest coraz więcej, elektrycznie mówimy, jest coraz więcej w Polsce. Korzystaliśmy z tych stacji greenwayowskich, tak jak mówię, że one były dużo jakby bardziej przyjazne dla użytkownika i z tej PGE, Nowa Energia, tak jak tak się nazywa, gdzie to już było troszeczkę bardziej skomplikowane, ale też ładowaliśmy. No wygodną opcją według mnie jest też, jak gdzieś jesteście w trasie, to na przykład jak są przy centrach handlowych, żeby znaleźć taką ładowarkę, podłączyć i wtedy można rzeczywiście gdzieś sobie korzystać, nawet gdzieś do kina, czy nawet gdzieś na jakiś shopping, coś takiego, podładować ten samochód w ten sposób, nie? Ale to trzeba jakoś tak zawsze z głową rozplanować, nie? Przy takich właśnie dłuższych trasach, jak mieliśmy tą Łódź i tak dalej, to ten po prostu rozplanowaliśmy i nie było problemu, nie? W ten sposób. No i zawsze są jakieś takie bonusy przy używaniu aut elektrycznych, na przykład jak tam byliśmy na Offie na Piotrkowskiej z Martą, to rzeczywiście cały parking Offa był totalnie zawalony, bo to było otwarcie tam, były te pokazy mody i tak dalej. A miejsce dla samochodów elektrycznych, dedykowane dla samochodów elektrycznych było jedno wolne, więc bez problemu jakby zaparkowaliśmy. Ty mówisz też, że są jakieś pasy, tak? Jak się jedzie coś elektrykiem, to coś tam. Bus pasy.
Można jechać pasami do autobusów. No, także są takie małe, wiecie, ekstra profity z tego jeżdżenia elektrykiem. No i oczywiście taki basic jest strasznie cicho. Na co mam patrzeć? Na kierownicę. Aha, nie puszczę kierownicy. Nie puśćcie kierownicy. Jest, co mówiłam? A, że jest strasznie cicho. Naprawdę, no nie słychać tego auta oczywiście jak podjeżdża, co dla mnie do końca nie jest bezpieczne, jak przechodzę przez ulicę albo coś takiego. Ale nie słychać tego samochodu, nie słychać ryku silnika, nie słychać takich rzeczy, co jest fajne, niefajne, zależy jakie się ma fetysze oczywiście. No i przyspieszenie wybija, jak to się mówi? Wybija? Wbija. Wbija w się. Wyciąga to spodnie, chciałam powiedzieć, ale to zupełnie nie jest ta historia, to nie jest ten kanał, to nie jest taki portal. Wbija w siedzenie. Rzeczywiście, no przyspieszenie jest niesamowite i takie po prostu coś pięknego. No na światłach można się pobawić, można powkurzać inne osoby. Byliśmy świadkami osób zdenerwowanych naszym przyspieszeniem. No ale to wiecie, męskie ego tak działa czasami. Oczywiście, wiecie, żart. Damian, tak jak mówię, jako zawodowy kierowca docenia łatwość użytkowania samochodów, nie? Także dam mu jeszcze chwilę się pobawić, potem ja się pobawię. No i co? Mam nadzieję, że nasza krótka recenzja, krótkie pierwsze wrażenia były dla Was pomocne. I co? Jedziemy dalej. Pa! Się zajebiście jedzie motorem, jak jest taki weekend, bo tu jest taka główna trasa, z Lublińca jedną chłopcy.